Witam. 16 lipca 2015 roku. Nów, który rozpoczyna znak lewa. W tej astrologii księżycowej, kiedy spotyka się Słońce z Księżycem i rozpoczyna się ten miesiąc. To miesiąc lwa i czas lwa, który nas tak bardzo dotyka wewnętrznie. To lew, pycha i chwała i władza, i przede wszystkim ta władza, która jest wewnątrz nas. To czas, w którym walczymy. Walczymy z własnymi myślami, a przede wszystkim z własnym ego. I w tym momencie możemy zwyciężyć właśnie w tej sytuacji. W tej sytuacji, która pozwala nam na działanie. Na działanie to nasze wewnętrzne. Na pokazanie tego, czego się boimy. Zlikwidowanie tego wszystkiego, bo to ten czas. To nie jest czas zakładania czy tworzenia wielkich rzeczy. To jest czas wewnętrznego działania wewnątrz własnego egoizmu, czy też doświadczeń, które byśmy nie chcieli. Ponieważ walka ta daje nam przede wszystkim swobodę. Swobodę, która nam się przyda na następne czasy, które przed nami, które będą budowane. Ale musimy wystartować, więc mamy czas, żeby tą walkę podjąć wewnątrz siebie, żeby się otworzyć, a przede wszystkim zrozumieć własne lęki i to, co nas determinuje, to, co nam nie pozwala wejść w dalszą egzystencję zwycięzcy. A przecież zwyciężamy, bo lew to Goliat, to wtedy musimy właśnie dać siebie wszystko. Z tym, że dajemy zbyt wcześnie i zbyt mało, bo my musimy walczyć z własnym ego, by być naprawdę potężnym, by zrozumieć siebie, a przede wszystkim to, co jest wewnątrz nas. To czas lwa. Zapraszam Państwa na dalszy ciąg opowieści o królewskiej wiedzy, a to ten czas, gdzie księżyc ze słońca daje nów, czyli początek tego działania. Więc wykorzystajmy to w każdym momencie, w każdym sekundzie, po to, żeby wygrać z sobą, żeby wygrać z tym, co jest najważniejsze. Do zobaczenia.